Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i właśnie strzelam do sokoła w grze Far Cry 5. Ups, postrzeliłem ją. Aha, czyli jak ją uratuję, to już nie zaczną do mnie strzelać. Warto wiedzieć o tym. Dobra, chyba jednak zaczynają, będą do mnie strzelać, także ja się chyba stąd wycofam. Najlepiej. I ze spokojem zaproszę was na odcinek. A, nie mam łuku, także nie mogę co podchodzić. Nie mam co podchodzić. Dobranoc. O! Jak, nie zabiłem nikogo niewinnego. Wow. Co to było? Niż wszystkie przeszkody na za pomocą broni dostępnej w samolocie i doleć na metę. Jakiś wyczyn kaskaderski na to wygląda. Kurde. Oj, ominąłem. Nie umiem latać. Dobra. Ja pierdzielę. Jak się ciężko tym lata. Kurde, muszę ogarnąć latanie najpierw w tej grze, a później mogę wziąć się za te... za jakieś skoki kaskaderskie. Oj, dupa. Aj, już nie uda mi się tego zrobić. Aj. Kurde, no w tamtym miejscu nie udało mi się wykręcić tym samolotem. Że muszę wolniej lecieć i on wtedy będzie bardziej znośniejszy.
Ej, jest bardziej sterowny, jak się wolniej nim leci. Kurde, nie trafiłem! Nie! God damn it! Lecę, lecę, lecę! Ach, kurde, ciężko! Naprawdę ciężko! Uwierzcie mi, to jest ciężkie do latania, no kurde! Nie doleciałem. Teraz wszystko na styk będę robić, czyli muszę wcisnąć spację i cały czas lecieć na spacji wciśniętej. Kurde, ale ciężko naprawdę jest. No patrz, nie trafiłem. No znowu. Ja pierdzielę, ciężko, naprawdę ciężko, ciężko. Uwierzcie mi, to jest ciężkie do latania. Jak się nie ogarnia tego sterowania, to jest to naprawdę... No kurde, nie wleciałem. No właśnie. Kurde, ale kurde, no naprawdę, no może to wyglądać dla was śmiesznie, ale to jest naprawdę ciężkie. To trzeba naprawdę ogarnąć, to latanie. Tu by teraz trzeba było trochę zwolnić, żeby samolot stał się bardziej sterowny. Uja, zahaczyłem o wodę, ale jest dobrze.
Może już będzie meta. Mam nadzieję. Wolałbym, żeby już była. Muszę trafić. No koniec! Chcę już koniec! Jest koniec. Ja pierdzielę, udało się. Po ilu próbach? Po 6, 7, ale w końcu się udało. Ciężkie, to było naprawdę ciężkie. I jak będziecie grać w tą grę, zobaczycie, spróbujecie, zobaczycie, że to jest naprawdę ciężkie wyzwanie. Ale mamy to, wal na oślep. Gwiazdy i pas odblokowano w hangarach. Mamy helikopter, mamy samolot. Dobra. Na pewno nie stanę mu na drodze. Ciągnąłem te hamulce? A, nie chcę. Dobra. Dobra, co dalej? Willis Huntley. Dobra. Lecimy tutaj. Rad nie rad, na razie z buta pociągniemy, tam gdzieś jest jakaś jakieś auto. Zaraz weźmiemy auto. Dziękujemy bardzo, rekwirujemy pojazd. Dobra. Jęknie, wyzwól. I've seen cultists loading up their trucks with barrels from the fertilizer plant. I don't know if they're making bombs or making drugs, and I don't care. We gotta stop them. Dobra. A to zawsze dwóch więźniów jest tam. Nie, tylko nie moje auto. No ty gnoju! Dobra. Mamy drugie auto. Thank you.
Dobra. Łe! Apteczka, 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 szybko, apteczka. Szybko, za drzewo. Dobra. Jak? Jak on nie padł? What the fuck? Dobra, teraz padł. Mamy M60. Ja pierdzielę. O ja. Kurde, bym przejechał tego od sklepu. Leżeć. Those cultists are butchering the cows and Kellett's cattle. Just chopping them up right there in the mud. Blood everywhere. God forgive me, I ran. I don't even know if the family's alive. Dobra. Kurde. Ej, nie mam apteczki już. Super. Kurza mnie to. No co jest? Aha, nie mogę wejść. Ej, Chuck Norris. My name is Special Agent Willis Huntley. The man in charge has been monitoring Eden's Gate for some time. I've been sent by the highest authority to handle it. But the prepubescent eggheads at Langley tell me this is a sharing economy now. And before we help you, you need to do something for us. So just like a fine Turkish sauna, you scratch my back and I'll scratch yours. Pardon my French. Get in my car and I'll explain. I was on vacation visiting all 50 states in ascending order of patriotism. I've been sent here on a special mission from the big man himself. Jesus, tap dancing Christ, just saying that gets me semi-erect. Pardon my French. I need to recover a tape that if you make him look bad to the public. I tracked it here. Może się lepiej schowam, bo happy family. He stashed it somewhere. And that's where you come in. I'm gonna lure out our man, then you're gonna follow him back to his hidey hole and get the tape back for me. Do this for your country, and your country will solve your little cult problem for you. Jakbyś mógł, chłopie, trochę przyspieszyć, tak wiesz. O ja. I've never seen a cult use a corporate structure before. Usually it's just one guy. Eden's Gate has a CEO and executives. It
It's Cult Incorporated. Już? Nie ma tutaj wieży. Dobra, będę też pro i wezmę pistolet, a on ma tego Uzi. Dobra, też nie będę pro. Problem? I got one word for you. Flamethrower. Might be two words. A, tam jest. Dobra, to już szybciej pobiegnę sam. Coś tu jest ciekawego? O, nie ma. Nasi... Kurde. Great job, deputy. Now meet me in that tower. Attention, comrade. The bed has been wet. Repeat. The bed has been wet. Who is this? How did you get on this frequency? I don't have time to explain, but your bunker is compromised. You need to move fast. Damn it. I'm at the boys' house. Send me a chopper and I'll take care of it. It's tailing time, deputy. Follow that chopper to Boyd's house. Let the target get in, and they'll lead you down the yellow brick road. Remember, as ironic as this may sound, this is not a wet works mission. Surveillance only. Do not engage the target unless in... Przejdźcie trolkom. There's the chopper right on time. If you got a wingsuit, you can jump off the tower and follow it down. Otherwise, I spotted an ATV that'll get the job done. Now get going. Go, deputy. Follow him. Kurde, rozwaliłem się. A, z powrotem on nakłada wsiąść.
luxury suite and he came back to bite him in the rear, pardon my French. Trochę nie wylądowałem, trochę źle wylądowałem, mi się tak wydaje. Dobra. Nieźle porobiłem ze snajperką ich. Dobra. O, kasy nie od tego, nie odpuszczę. Dobra. Wracamy się z powrotem do... Kolesia. A, tutaj jest. Sir, I'm happy to report I got the tape. What's that? Are you kidding me, sir? Chief of staff. I'd be honored. I'll be there in 12 hours. Dobra. Wypadł. I mam dwóch uratowanych. Nie, jeden był tylko. Dobra. I'll take that. Sorry, kid. I've got bigger fish to fry and this little bearded uprising is suddenly below my pay grade. The American way used to mean a deal was a deal, but we live in a new America now. I know you're wishing for a handout, but that's just how it is. Reminds me of something my grandmother used to say to me. Wish in one hand, shit in the other, and see which one fills up first. Ah, I miss her. See you around, kid. Dobra. No to co? Słuchajcie. Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Była ekstremalna jazda. Było skryte strzelanie. I było dość dzisiaj ciekawie. Był dzisiaj samolot. Szalony samolot.
ale udało się wygrać. Dziękuję wam, moi drodzy, za to, że obejrzeliście ten odcinek. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. I cóż, widzimy się jutro w kolejnym odcinku z gry Far Cry 5. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie i cześć!